To musi być naprawdę dobre uczucie, kiedy pracujesz nad czymś 8 lat, poświęcasz 8 lat swojego życia, ty i masa innych osób, żeby wypuścić na świat swoje dzieło, które potem bije rekordy. To musi być naprawdę spełnienie marzeń. Tylko em, gorzej, jeśli te rekordy to są naj. Gorzej jeśli te rekordy to największa porażka gry AAA w historii. Kilka dni temu opublikowałem film jak to Concord sobie nie radzi i ma 100 graczy. I w nim spekulowałem, że gra przeżyje może jakiś rok. Nie musieliśmy długo czekać, żeby się okazało, że się pomyliłem. Gra przeżyje całe dwa tygodnie. Osiem lat poświęcone na dwa tygodnie życia. Żywotność muchy wynosi 30 dni. Concorde zostanie zamknięty po dwóch tygodniach. Jak możemy się dowiedzieć z posta na blogu PlayStation, Concorde pójdzie w odstawkę dokładnie 6 września, czyli jest to co do dnia dwa tygodnie po premierze. Gra wyszła 23 sierpnia, zostanie absolutnie zamknięta 6 września. Gra już jest aktualnie niemożliwa do zakupienia na Steamie, jak i na. PlayStation Store jest po prostu jako announced, ogłoszona. Nie można jej kupić absolutnie. Także jak możemy się dowiedzieć od Sony? Piszą tak. Fani Concord. Całe tuziny. Uważnie słuchamy waszych opinii od czasu premiery Concord na PlayStation 5 i PC i chcemy podziękować wszystkim, którzy dołączyli do podróży na pokładzie Northstar. No, za dużo tych podziękowań nie mają do rozdania. Wasze wsparcie i pełna pasji społeczność która nie była zbyt duża, która rozwinęła się wokół gry, znaczyły dla nas wiele. No niewystarczająco wiele chyba, bo jak się możemy dowiedzieć od IGN-u, estymowana sprzedaż Concorda to 25 tysięcy sztuk, z czego 10 tysięcy na Steamie, a 15 tysięcy na PlayStation. Nie wiem skąd jest estymat 10 tysięcy sprzedanych gier na Steamie, skoro na Steamie w Concorda grało 700 graczy w tym samym momencie, no ale tak przynajmniej zakładają analitycy, z którymi IGN się kontaktował. No ale czytajmy dalej. Zdajemy sobie również sprawę, że inne aspekty gry i nasze pierwsze wydanie nie przyniosły oczekiwanych efektów. Dlatego w tym momencie postanowiliśmy przenieść grę do trybu offline od 6 września. Eee, to błą sorry, błąd w tłumaczeniu, nawet nie przenieść grę do trybu offline, po prostu ją zofflineować, wyłączyć ją 6 września ją wyłączają kompletnie, nie będzie dało się w nią grać. Aktualnie nie może ją się kupić, każdy kto ją kupił, nie będzie mógł w nią grać, eee, ale jak piszą dalej, wszyscy dostaną zwrot pieniędzy. Podczas gdy ustalamy najlepszą ścieżkę, sprzedaż Concorde zostanie natychmiast wstrzymana i zaczniemy oferować pełny zwrot pieniędzy wszystkim graczom którzy kupili grę na PS5 lub PC. Jeśli kupiłeś grę na PS5 w PlayStation Store lub PlayStation Direct, zwrot pieniędzy zostanie zwrócony na twoją pierwotną metodę płatności. Klienci, którzy kupili w innych sklepach cyfrowych, również otrzymają zwrot pieniędzy. Więcej informacji o zwrotach pieniędzy ze Steam i Epic można znaleźć poniżej. No i wypisali tutaj co się co na Steamie się wydarzy, co na Epicu i co tam się wydarzy u innych cyfrowych sprzedawców. I nie, no nie spodziewałem się tego. Jak mówiłem, myślałem, że to zajmie rok. Zwykle jak gra live service umiera, zajmuje to około, nie wiem koło roku. No wypuszczą jeden, dwa sezony, po czym ogłoszą, że już nie będą dłużej pracować nad grą, skończą się update'y, po czym ogłoszą datę zakończenia podtrzymywania serwerów. Zwykle to ma taki przebieg. Dwóch tygodni się absolutnie nie spodziewałem. Szczególnie biorąc pod uwagę, że PlayStation musiało bardzo dużo pieniędzy wpakować w tą grę, bo Concord ma już zapowiedziany, dedykowany odcinek w antologii od Amazon Prime Video, w którym będziemy mogli zobaczyć inne gry typu Armored Core, Crossfire, Dungeons and Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World, Pac-Man, inne gry PlayStation, Sifu, Spelunky, Outer Worlds, Unreal Tournament i Warhammer 40 000. No i cały odcinek też, jeden będzie poświęcony, poświęcony na Concorda. Tak się zastanawiam, jak, jakby powiedzmy, że każdy odcinek będzie tej samej jakości, co powiedzmy taki Warhammer 40 tysięcy. To wygląda bardzo dobrze, mimo że jest na czarnym tle, wiadomo, ale animacje, modele, świetnie to wygląda. Dalej możemy zobaczyć, no, inne gry, wiadomo. Jak cały odcinek ma być poświęcony Concordowi, ajajaj, ajajajajajajaj, się nieźle wpakowali. Co najciekawsze, PlayStation jak puściło twita, czy tam Xa, x-posta z tym ogłoszeniem, na swoim Twitterze albo X-ie to zamknęli wszystkie odpowiedzi. Nie można zostawiać komentarzy pod tym absolutnie ok. <gryw> W tym ogłoszeniu piszą, że w tym momencie nie są pewni, co zrobić z tą grą. Nie? No, na razie zostanie offline, wyłączona po prostu, ale ustalają najlepszą ścieżkę, co zrobić z tą grą później. Więc można się zastanowić, czy chcą przerobić model może i wypuścić tą grę free to play. Czy, czy po prostu zniknie i tyle. Jakby 8 lat produkcji pójdzie. W niepamięć. Przy czym, nawet jak zmienią grę na free-to-play, to przypominam, że Concord miał betę otwartą, można było grać za darmo, i w nią wtedy grało tylko 2000 osób. Dla porównania, Valve. Nawet nie ogłaszały jakoś specjalnie Deadlocka, po prostu wypuścili grę, która też jest hero-shooterem, tak jak Concord nim zamierzał być i już nim nie jest. I ta, ta, ta beta jest zamknięta. Do niej mają dostęp tylko osoby, które dostały zaproszenie od Valve albo osoby, które już grają i zaprosiły swoich kumpli. Czyli beta typowo zaproszeniowa i gra w nią aktualnie w momencie nagrywania tego wideo 100 tysięcy osób. Tylko, że to jest Valve. Valve ma wyrobione imię Valve. Valve nie musi nic robić, żeby wygrywać, tak jak Gaben na, ze Steamem. Ale widać, że nawet na tym rynku, gdzie jest bardzo dużo już gier tego typu, typu Overwatch, Deadlock... Valorant, dalej można odnieść sukces, tylko trzeba się czymś wyróżnić albo mieć wyrobione imię. No, Valve ma na pewno wyrobione imię, też gra się wystarczająco wyróżnia, że gracze są nią zainteresowani. Concord nie wyróżniał się niczym poza ceną. Gameplay był poniżej średniej, zaprojektowanie postaci było poniżej średniej, marketingu praktycznie nie było, nie wyróżniało się niczym ciekawym w porównaniu do innych gier, które są dostępne na rynku za darmo. No ale nie ma co się dziwić, że PlayStation po prostu usunęło grę ze sklepów i zamykają jakikolwiek support dla niej, bo w momencie, kiedy gra w nią 100 osób w przeciągu 24 godzin, maksymalnie równocześnie, to jest ważne, bo ta gra ma matchmaking, tak? No. Jest to gra 5 na 5 na małych arenach. No musi się znaleźć 10 graczy, żeby zagrać. No i przed tym ogłoszeniem można było zobaczyć sporo postów na Redditie, że ludzie po prostu nie mogą znaleźć meczy. Ktoś czekał 8 minut na mecz. Ktoś inny, w trybie jakiejś rywalizacji, na PC, czekał 10 minut. Ponad. I tutaj ktoś wrzucił screena dwa dni temu, że po prostu wywaliło go z kolejki gry po 9 minutach, bo nie mogło znaleźć mu meczu. Więc dosłownie ludzie nie mogli grać w tą grę przez to, jak mało osób w nią faktycznie grało na co dzień. Promocji gry też na pewno nie pomógł fakt, że jeden z dewów Concorda wdał się w jakąś kłótnię na Twitterze of course, bo gdzie indziej, że o, wypuścili Concord, więc się bardzo z tego faktu cieszył. Jest po prostu zachwycony, że udało im się wypuścić grę. No i ktoś mu rzucił parę słów otuchy, że o, to na pewno nie jest jego albo innych deweloperów wina, że grze poszło tak słabo i żeby się nie przejmował, nie? No i odpowiedział, że mm, po, po co mają mnie obchodzić opinie jakiś beztalenci? Także klasyczne Twitterowe zagranie zachodnich po prostu deweloperów gier, gdzie wyzywają ich od, od beztalenci i innych przymiotników, co no nie pomaga. Pomaga. Raczej nie pomaga. Nie wiem, czy komukolwiek kiedykolwiek pomogło wyzywanie swoich klientów od idiotów, bez tak dalej. No, ale taką taktykę ktoś tutaj z deweloperów przyjął, i, no i też się to Twitterowi i Redditowi nie spodobało. No i ogólnie się odbiło lekkim echem po community graczy, którzy no i tak nie, nie zamierzali grać w tę grę, ale to im tylko dołożyło kolejny argument, czemu absolutnie trzymać się od tej gry z daleka. No i czasem mam takie momenty, że czuję się źle. Z faktu, że się naśmiewam z deweloperów, bo chyba nie życzyłbym najgorszemu wrogowi, żeby poświęcił na coś 8 lat swojego życia, tylko po to, żeby to sobie żyło dwa tygodnie i potem umarło. No ale z drugiej strony mamy takich deweloperów, którzy wyzywają swoich klientów. Wiadomo, nie są to wszyscy deweloperzy, ale skoro znajdują się tam tacy i nie zostali jakoś. Wyrównani do poziomu, jakim sobą powinni reprezentować, jako jednak osoba, która, no jej imię jest przypisane do gry, którą wydaje. No to mam wrażenie, że. Trochę im się należy. Plus gdyby, cytując, bez talencia może nie robiły tej gry, to przeżyłaby dłużej, wyróżniałaby się większą ilością rzeczy, nie wiem, postaciami by się wyróżniała, z gameplayem, jakimiś trybami, a nie tylko tym, że jest droższa od 40 dolarów czy 170 zł od każdej innej gry tego samego rodzaju. Hero Shooter 5x5 na małych arenach. Więc z jednej strony jest to smutne, z drugiej strony dobrze im tak. Może to hot take, ale się cieszę, że tej grze nie wyszło, bo jak możemy się dowiedzieć z Forbesa, w maju 2022 roku, około tej daty, planowali wypuścić 12 gier live service do 2025 roku. Miało im w tym pomóc Bungie. Potem naprostowali swoje plany jakoś rok później, gdzie z 12 gier live service ta liczba spadła do 6. No i Concord był jedną z nich. No i tak jak mówiłem w poprzednim filmie o Concordzie, Gracze mają absolutnie dość gier live service. Live service to nie jest jakiś złoty bilet do zarabiania bilionów. Gracze mają ograniczony czas i pieniądze, jakie mogą wpakować w grę. Jeśli Sony by planowało wypuścić te 6 gier w przeciągu dwóch lat aktualnie, to by po prostu. One nie wyszły, jakby albo każda by się sprzedała średnio i miała średnio graczy, i każdą by zamknęli po jakimś czasie, bo by się nie opłacało podtrzymywać serwerów, albo jednej by wyszło w miarę, powiedzmy, jak Helldiversum na przykład. Ale nadal rynek gier live service jest przesycony. Mamy w tym MMO, mamy w tym Hero Shootery, Overwatch, tak, Deadlocki, mamy Wowa, mamy Final Fantasy XIV. Mamy bardzo dużo gier, które są już live service. I jak jeden gracz gra w jedną grę typu live service, to nie zabierze się za drugą, o ile nie pożyci tej pierwszej, bo po prostu nie ma tyle czasu. W każdej tej gr grze live service będą na pewno daily questy, będą jakieś tam tygodniówki, i żeby Coś osiągnąć w jakiejś grze live service trzeba naprawdę poświęcać codziennie co najmniej jakieś dwie godziny swojego czasu na nią, bo tak one po prostu działają. Taki jest to model. Mamy Diablo, mamy Warframe, mamy Helldiversów, ostatnio First Descendant wyszedł i też gracze w to grają. I tych gier już jest pełno, można wymieniać je w nieskończoność. No Liga Legend, Apex Legends, Valorant, no to po prostu nie wychodzi i niech się Sony obudzi, że to nie tym sobie nie wygrają po prostu masy pieniędzy, tak o za darmo niech już się skupią na tych swoich ekskluzywnych grach typu God of War, y, Spider-Many, czy niech świeżą swoje jakieś stare tytuły typu Killzone, na, za którym wiele graczy tęskni, bo im czwórka nie wyszła po prostu na premierę PS4. Więc jakby do tej pory nie, nie było nic słychać o Killzone piątce jakimkolwiek. Może pora coś w tym podziałać? No ale najwidoczniej analitycy Sony znają się na tych tematach najlepiej, a to, że większość graczy wiedziała, że Concord sobie nie poradzi na rynku już od momentu jego ogłoszenia, to oni się nie znali. Oni się nie znali. Jak ktoś twierdził dwa miesiące temu, w momencie publikacji trailera Concorda, że Concord będzie miał 100 graczy, to nie, to były taki strzał jeden na milion, nie? Że miał rację. To, ta, tam, ten. To nie można temu ufać, nie? Lepiej zaufać an analitykom, którzy uważali, że warto wydać ten Concord i że warto wydać 6 gier Live Service do marca 2026 roku. No ale taka jest aktualnie sytuacja życiowa czy nieżyciowa Concorda. Ciekaw jestem tylko, czy będą chcieli przywrócić tę grę do życia coś w stylu No Man's Sky, czy po prostu Zostawią ją w grobie i nie będą odkopywać już i odgrzewać tych zwłok. Tutaj akurat nie wiem, co będzie dobrym wyjściem. Mam wrażenie, że jak już 8 lat przez 8 lat nie potrafili stworzyć dobrej gry, to następny rok czy dwa nie poprawią sytuacji tej gry, więc chyba lepiej zostawić to w spokoju. Napiszcie mi, co sądzicie o tym temacie w komentarzach. Jak się podobało, dajcie lajka. Like, jeśli nie, to dislajkujcie. Strzelcie suba i widzimy się na następnym materiale. Albo wbijajcie tu na live na YouTubeku Skończyłem Wukonga. Wracamy do Kingdom Come Deliverance. Potem będzie nie jestem pewien, może Sekiro. Zobaczymy. Narka!